Hej wszystkim, z tej strony Prestigo, witam was pierwszego dnia zimy w grze Gnomoria. Gdzie co, mam takie plany, po prostu jak pamiętacie, była nie, małą inwazję golemów w ostatnim odcinku. Teraz staram się po prostu, żeby moje sierotki zbierały cały kamień, to wszystko, aby się kolejne golemy nie tworzyły. Mam też zlecone, w ogóle zobacz. Jeden gnomat arrive, kurde, szkoda, że tylko jeden, ale to było do przewidzenia trochę. Znaczy, co ty potrafisz? Walczyć w ogóle nie potrafisz. Mining, stone gaming, widzę, że jesteś dobry, ale chciałem cię dać na kucharza. Farming i cooking. Cooking widzę, że prawie będziesz kucharzykiem chyba. No, on chyba musi zostać kucharzykiem drugim, żeby po prostu jedzenie się tworzyło cały czas. No niestety. Dobra, czyli przyspieszamy. Przydał co prawda by mi się drugi tragarz, ale widzę, że mam po prostu za mało tę wartość królestwa. Szczególnie, że nie zwiększam jakoś, bo większość gnomów jest zajęta nie zbieraniem itemów i innych rzeczy. Widziałem, że wychodzili zbierać coś. Ziemię widocznie, okej. Okay. To byście mogli też pozbierać. Mój biedny Black Samish po prostu schodzi. Widzę, że dużą ilość kamienia. Kamienie widzę, że dużo zbierają. Ale ciekawi mnie, czemu tak nie jest na przykład z metalami tym innymi. I też tak dziwnie zbierają. Ma tu tak kubkę, to nie, pójdę, jeden kamień tu zbiorę, jeden kamień tu, jeden tu, jeden tu. Tak to po prostu trochę dziwnie to dla mnie wygląda, nie ukrywam. Tutaj mógłbym, tu widzę, to jest ziemia. Kolejny kawałek podłogi też zmienić tutaj. Teren, replace floor. Czyli w sumie mam... Nie, tak star. Czyli te będzie tutaj o kwaterach. Kwatery, o pięknie, tak tutaj. Całe to będzie po prostu w gwiazdki. Ta kwatera jest... Jakaś kwatera była pusta. Daj, Vera. Trzeba nowemu przydzielić. Jakaś kwatera powinna być pusta. Nie ma pustej kwatery żadnej. Dziwne. No, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Musi być jakaś pusta. Jestem pewien, daję sobie rękę uciąć, bo przecież jeden... No jeden mi niestety zginął w zeszłej... jesienią. Dziwne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Jakby po prostu ktoś miał dwie. League of ma dwie, okej. Okay. Nie wiem już komu zabrać jedną kwaterę. Tylko gdzie są jego kwatery, tak by the way. Kletwego sport League of. Dobra, jest jedna, ale gdzie jest druga jego? Amos, masz swoją kwaterę. My szukamy League of. O, no, widzę, że on sobie po prostu dwie kwatery, widocznie to był po prostu taki, nie ukrywajmy, mój błąd. No mam nadzieję, że go już naprawię. Dobra, tu czekam aż się wykopię tak naprawdę, ale to bym mógł zlecić też budowę tych... kolejnych wall torchy, po prostu, żeby było pooświetlane, tak dwa, że tak po dwa niestety muszę budować. Ej, tutaj jedno też nie będzie, no, kolejny Dirt Golem się stworzył, okej. Okay. Golem, okej. Okay. Ale skład. Zobaczmy, co moje wojsko robi. Czy nie śpi przypadkiem? Bo jak? Jeden trenuje, drugi śpi. Okej, okay, ale jeden jest spokojnie wystarczy na tego golema. Idzie? Czy nie idzie? Nie, nie idzie. I idzie, walczy. Okej, okay. No jak sobie on tam walczy. Gnomy oczywiście są te. Tu nie się podłoga ładnie wymienia na takie fajne. Gwiazdki. Ile on w ogóle ma wartość? Ciekawości. 10. Zawsze coś. Zawsze coś. Te 10 wartości niech będzie. To pewnie znowuż będzie te 4, pierwsze 4 dni zimy. Zaraz pewnie się jaki rozmnożą. A, tu widzę, zbierają mi sadzonki, co mnie cieszy bardzo. A, to jeszcze sadzonki, które nie urosły, okej. Okay. Tak widzę, że po prostu tu sadzonki zbierają, bo będę tu oczywiście teraz zaraz zlecę. Muszę zciąć. Znaczy, culture, please, czy to drzewo, żebyś ściął.
I jeszcze jeden. Teren, a czy tak, please, to. Okej. Okay. Co mi pozwoli tak naprawdę tutaj, na tego, że to już jakoś, zaraz pozwoli mi to usunąć te rampy, powiększyć tutaj farmę truskawek trochę, chociaż dalej będzie trochę kolidowało z tym, ale czekajcie, to jest magazyn. Tak, magazyn. Goblin has been spotted, kurde, goblin jeszcze. Populacja. Co moi wojacy robią? Jak tam idzie walka z golemem, powiedzcie. Golem był na poziomie tutaj. Okej. Więc oczywiście muszę grę zapisać, bo chcę wszystkich, całe wojsko przerzucić do walki z goblinem, żeby po prostu zostawić tego dramozjada tutaj. Przerzucić wojsko na walkę z goblinem. Okej, zobaczmy, czy rzucą się, czy zostawiam golema. Zostawiam golema. Kurde. Goblin zniknął, mam nadzieję, że on nie jest jakiś też super wyszkolony. Niedługo po prostu ataki będą się coraz gorsze robić, więc muszę uważać. Mam nadzieję, że szybko tego golema szybko załatwią. Pro ile możesz z golemem walczyć? Blech. Okej. Okay. Super. A co drugi wojak robi? Item, skrzydło, military. Tak, nie, populacja. Co drugi wojak robi? Jeden trenuje, ripo, move tu, okej. Okay. Przecież kazałem ci zaatakować goblina. Okej, okay, dobra, zniknął goblin, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ale one gdzieś tutaj się kręcą, więc mimo wszystko wolę zapisać grę. Mimo wszystko wolę zapisać, że było. Och, widzę, że tu dużo drewna, oczywiście. Wszystkiego leży pełno wszędzie. Krzesło jeszcze brakuje, bo ci moi, ci panowie mają dużo roboty. Przydałoby się więcej ich, ale apteki, bo torczy dużo dość zlecam i przez to nie są po prostu zajęci budową tych torczy, a nie innych takich bardziej przedmniejszych rzeczy. Dobra, przyspieszmy grę. Teraz kopiesz, a tu mogę już. Nie, na razie nie będę tutaj zlecał, nie budują się inne rzeczy. Kurde, tyle rzeczy do planowania. Idzie się przespać normalnie, tak? Widzę drzwi porzucone, drewniane. Tak, teraz przez swoją... A, bo tak, bo połowy murów tu nie ma. Okej. Okay. Widzę, ładnie się wszystko kraftuje. Tutaj zbierają sobie pomalutku. A, torby się ostatnio tworzą. Oczywiście nieporządek wszędzie panuje, bo jakby inaczej, po co mieć porządek? Muszę tu drzwi też dobudować. No, tutaj się drzwi przydadzą, szczególnie zależnie. Drzwi się tutaj przydadzą. Stąd, bo szkoda, że nie mogę metalowych. Drzwi tutaj się przydadzą, gdy na przykład goblin by przylazł, to by goblin nawalał drzwi. On będzie sobie drzwi nawalał i... No i sorry go. Więc nawalaj drzwi tak naprawdę. Gówno zrobisz. Czekaj, situation, jeśli ktoś... Nie, ale widzę, że zbierają. Nie wiem, kim ty jesteś, że zbierasz to, co? Wiecie, kim ty pan jest? Woodmason? Czy Woodmason miał coś zlecone do budowy? No, ale okej. Okay. Widzę, że po prostu... Działanie jest po prostu masyczne. Krzesło... No, bardzo dać może w karpenterze jedno te... Jestem... Nie wiem. Workbench jeden zlećmy. Niech się wybuduje jeden workbench, co mi tam. Niech drugi ten co ma się tym głównie zajmować, niech się przyjdzie, tym zajmie. Czyli tak, teren. Remove ram. Okej. Okay. Tak. No i... teren. Big ramp down. A, okej. Okay. Tak, tak, o, że po prostu ten teren będzie już wyrównany. No, widzicie, on mnie po prostu fajnie weźmie, to skopię ten teren. A jaki zbor? Zobaczmy, jak. View Butcher, jak pasurę. Zobaczmy, mamy tego. Jaka. Mail i. Chyba dwa maile mam już, to ładnie przecież.
się. Też ziemię niesie. Tu widzę, coś robi, te bloki. Widzę, skupuje ziemię, co mnie cieszy. A, jest zlecone? Tak, jest. Jest zlecone, co mnie cieszy. Tu zaraz dobuduję też podłogę. Też by się przydało to posłać, tylko mam nadzieję, że nie będzie on głupi i nie wpadnie do wody. To by była już taka trochę porażka ze strony ich. Okej, ciekawe, cancel job tutaj, żebyśmy mogli wejść na górę. Bo jak inaczej będziesz usuwał te rampy, co? Ciekawe, gdzie goblin po nas. Ale zresztą co ja się martwię o goblina. Co moi kucharzykowie robią? Kucharzy, crafting items is... Okej, dobra, spoko. Widzę jeden się opierniczak. Kim to jest jeden się opierniczak, co? Black Samus. Okej, czyli dajmy Black Samus 3, może coś do roboty. Black Samus. Co tutaj byś mógł robić, tak naprawdę? Engineering shopy. Nie wiem, coś jest płatniejsze. A, jest klucz. Okej, czyli tak. Black Samus 3. Na chwilę obecną, co prawda, tylko będzie zajmował się też rzeczami związanymi z engineering. I powinien zaraz mi po prostu też klucz zrobić. Kompletnie nie mam pojęcia, o co chodzi z tym engineering, że to po prostu jest dla mnie czarna magia. Naprawdę, nie ukrywam, to jest dla mnie czarna magia. O tak, bo pozwolę sobie tutaj puścić na chwilę, tak o nich sobie leci. Jak coś się będzie działo, to się gra zatrzyma, a ja muszę iść zobaczyć, jak ma w piecu. Widzimy się za chwilę. Znaczy ja wracam na chwilę, tu niech się gra toczy. Ujmę hashtag kochany piecyk, ponieważ po prostu już mi w piecu pogasło. Super sprawa. Zamknąłem nie na może na pół godziny, a to nie, po co? Pogasnę! Kurde, oni tu na lapis wymieniają. Ja pitole. I fail. Mega fail. Dobra, muszę to zapuścić, bo gościu nie ogarnia swojej pracy. Noc jest, tu se trenują, okej. Okay. Nie powinni w nocy spać, ale okej. Okej. Widzę, że niedługo to te pozostałe będą się podać. Cute game. Any rough game, tak. Cute i repeat. To zleźmy też może temu. Jak on ma. Baksej mistrzowi na razie, bo i tak nie mam. Nie mam. Zobaczmy, co tutaj będę mógł robić. Jaką biżuterię? Nie mam kompletnie pojęcia, po co jest biżuteria. Tu brakuje jednego klucza. A co w ogóle? Teraz? Crafting item, ale gdzie? Tak, tutaj. A, bo znosi te. Metal znosi. Okej, okay, spoko. Przebolę to. Więc widzę, że po prostu mogę zlecieć tutaj. Kolejną falę. Ultorczy. Sobie będą po prostu. Tak. Będą te ultorcze. Lepiej, żeby były, niż ma ich nie być, tak naprawdę. Niby jest mniejsza szansa dzięki temu, że po prostu się tutaj wlęgnie. Czyli popatrzmy. Tutaj były duże metal, tu widzę, że jest 100. Niby kopałbym się w dół, ale wolę ten poziom najpierw cały przeszukać. Idę coś wezmę. Nie, wracam się spać. Okej, tutaj w ogóle z wodą. 49%, czyli spoko na luzie. Czyli tak, to jest farma. Super, okej. Designate area farm. Chyba na razie muszę przedłużę ją trochę. Tutaj dałbym poradę. Poradę tu. Daj tak. Skawki dzikie podbierać. Tutaj bym mógł dać mu teren. Ma, nie mógł. Rampa. Tutaj to ma rampa. Tutaj o.
ta rampa sobie była przesuwana. Tutaj dam teren mine ramp down. Ramp ramp down. To pousuwać i będzie spoko. Bo tutaj chcę wkleić kolejną farmę zboża. A tu bym mógł po prostu... Po prostu tej farmy już ma nie być. Bo jak tutaj powiększam farmę, to tam nie musi być. A, tu widzę, że jedno zostało po prostu. Chamsko, chamsko jedno zostało. Drzewo. Ja tutaj też są drzewa, ale okej, one nie są już takim wielkim problemem. Tutaj w tą stronę będę przedłużał farmę i tutaj w tą stronę, ale... Kurde, nie. Tą farmę będę przynosił na dół, no. Tutaj będę po prostu miał przedłużenie tych farm. To będzie tak tutaj, będzie się miał tu, tak samo ta będzie się tu. Okej, no to jest plan. Dobra, nice. Zatyw gems, nice. Zobaczmy, co tam leży. Będzie ring, any bar. Gemy. Aha, rozumiem, czyli można robić pierścienie oraz nasze iki. Nie jestem pewien, nasze iki chyba też. Z gemami albo bez gem. Ciekawe, ciekawe. Zobaczmy w ogóle, co na przykład ludzie robią. Liderzy, replace floor, farmer, planting seed, crafting item, stocking item, okej. I miner. Miner będzie miał dużo roboty, bo się masz aż tutaj do tego. Dwa rządki tylko zlecę, bo... A dobra, niech będzie podwójne. Tam. Tak, tutaj czekam, aż się podłoga wymieni calutka, chociaż tak będzie później... Kurde, jest paprant. Dajmy cancel joba, po prostu... Tak, dajmy jeszcze raz teren replace floor, tu miał być by o, gwiazd i nie, teraz się nie dam już tak złapać, kurde. Teraz będę sprytniejszy i dam replace floor. No star, ale marble block. Po prostu ma być tutaj marblowe bloczki, a nie normalne. O. Będzie wymiana kilku takich samych miejsc, ale okej. Patrzmy, jak tutaj sytuacja. Tu mogę, tutaj muszę drzewa ściąć. Teren, kulczur, tak? Argiculture, field trees, drzewa muszę ściąć. 3, 4. Jeszcze muszę zebrać tutaj, żeby mógł później to zacząć obniżać, żeby to po prostu zasypać takie, czyli nasypać to jezioro. Gdzie gobliny mi polazły? Kurde, myślałem, że jakaś walka się wywiąże z goblinami, ale nie! To sobie pójdziemy. Spoko. W ogóle jeszcze rozbiorę. Pewnie te. Patyki na coś tam, okej. Okay. Widzę, że nawet drinków mamy trochę. Więc studnia nie jest oblegana. Co robi Blacksmith? Śpi. Okej, okay, spoko. Niech mu będzie, niech śpi. O, w tym właśnie nie wiem, właśnie myślę. Kurde, budowniczy by się kolejny przydał. Nie będę zlecał im za bardzo ten roboty większej. Miner, tutaj coś wykopałeś? Tak, wykopałeś. I węgiel, i to pięknie. Czyli od razu zlecę tutaj. Okej. Trochę tych. Zlecam. Tak, tak, co jest? Szafiry, tak? Znowu szafiry? Tak, okej. Ważne, że metal znowu znalazłem. Metal się ceni, naprawdę się ceni. Budowniczy pomogliby mi tutaj szybciej wymienić. Oczywiście jest pewnie niedobór marble bloków, bo nikt ich nie produkuje, znam życie. Computer, no jest niby marble block, ale nikt tu nie pracuje. Bo obstawiam, że Stone Mason śpi. Stocking item, serio? Masz pracę. Jak się nazywa mój Stone Mason? Tak naprawdę. Jak on się nazywa? Powiedz. Wheezy coś tam. Wheezy, ty będziesz tutaj przypisany do roboty zawsze. Tak, proszę.
i Purity 1. No. Żeby on tam pracował dość często i gęsto. Bo tak samo można, mógłbym zrobić z tym. Węgiel, szafiry, okej. Okay. Po prostu już zlecę, żebyś to też wykopał. By było. Metal najbardziej widzisz. Ale widzę, że po prostu to jest zbierane dość szybko już. Przynajmniej ziemia. I najgorzej właśnie nie wiem jak z tym. Jesteś na pewnie po ziemię przylałeś, tak? Nie, po kamień. Po resztę kamienia, okej. Okay. Dziwnie to zbierają, ale okej, okay, niech będzie. Że połowa się śpi, część pracuje. Co robisz tego, tak? Klucze, okej. Okay. Czyli zaraz powinienem Tinker Bench postać. Kurde, się boję, że po prostu nie wiem co to jest. Na pewno kogoś będzie trzeba zrobić na inżyniera w przyszłym sezonie oraz jednego na tutaj. Bo mój... ten pan od tego... Większym tutaj, że po prostu masz najpierw to zrobić, a później się innymi rzeczami zajmować, bo ty jesteś tam po prostu na chwilę, panie. Panie, ty jesteś tam na chwilę, ty nie będziesz tam pracował nie wiadomo ile. Patrzmy, jest trzeci dzień, zaraz wstanie czwarty dzień i po czwartym dniu ja będę kończył. Tu już widzę, mam ponad, no dość ładną ilość materiału będzie. To nie wiem, jestem na Discord, czy będzie. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja z tym wszystkim. Znoszą wszystko, widzę. Zaraz buduję tam torcze, tu widzę więcej metalu, okej, okay, spoko. Więcej tych nieobrobionych szafirów, spoko. W sumie dobrym pomysłem jest tutaj, w forge'u, zaraz bronze bar na bar. Craft bar, po prostu to powtarzać. Powtarzać do takiej, jak to nie wiem, usranej śmierci, żeby zawsze jeść, jeżeli możesz, to tu. Widzę ładną farmę tego, okej, okay, co mnie cieszy. Niech miner też po prostu trochę weźmie się tutaj do roboty. Pomoże w wyprodukowaniu marble bloków. Widzę, że noszą ładnie, wymieniają. To dobrze. Tak dziwnie trochę to wymieniają, ale okej, okay, spoko. Popatrzmy, w ogóle jak tam karpenterzy stoją, jak karpenterzy nie będą mieli żadnego tego jakiejś rzeczy, to pozlecam im ciekawe rzeczy do budowy. Widzę, że kolejne łóżko się tworzy, ciekawe po co, nie wiem, ale spoko, niech będzie, skoro potrzeba niby gdzieś łóżka, to niech będzie. No to widzę, kurde, a, bo ty patrzysz, po prostu kontrolujesz, że jest podłoga wymieniona, to nie musisz drugi raz wymieniać, spoko, właśnie fajny bajer. Niech sobie wymieniają pięknie. Aż tak też, kurde, ja mieszkam w tym podziemiu, chociaż powinienem już zacząć ogarniać teren na powierzchnię. Chociaż w podziemiu nie żyje się źle. Przynajmniej oni nie żyją źle w podziemiu. Czyli co, jakie plany ja bym miał jeszcze, kurde? Na pewno tutaj te rzeczy poganiać. Na przykład jakbyśmy Tinker Bencha zbudowali, jakbyście to engineering wybudowali, to bym się cieszył, ale nie, wy nie chcecie zbytnio. Ile mam zleconego na 20, okej. Okay. Spoko. Co se drew sandwich lot of the... Okej. Okay. Niech tam chleb też się produkuje po prostu. Ty co tu budujesz, co? Ma teraz ostatni chyba, okej. Okay. For poster bed, okej. Okay. Czyli ja mogę tak naprawdę już w tych też zacząć popatrzeć na ciekawe jakieś meble. Stolik, krzesło chcę. Deser, co to jest? Zobaczmy, jakaś szafeczka. No może, mogłaby być. A to jest tak dalej. Jakaś szafeczka, buduj. Buduj. Ale tu mam kabinet, statua. Co bym jeszcze chciał, na pewno. Statuetka, żeby był kabinet. Stolik, dwie szafeczki, no jest kilka rzeczy, które będą jeszcze w tym pomieszczeniu, oczywiście będzie też, mam nadzieję, się uda wall torcze na tym stawiać. Jak tutaj sytuacja z budową, oświetlaniem, no kiepsko, widzę kiepsko, ale co? Co zrobić? Bo zajmują się wymianą podłogi, co stakuje mi? Tragarz.
Traga śpi, okej, okay, spoko. Skoro traga śpi, to niech śpi. Ja mu tam nie be... Nie, ja mu tam nie wróg. Dobra, czyli miner by mógł też po prostu już teren click, ramp down, tutaj to usuwać. Całkowicie mi to usuwać. Po prostu brzydko wygląda, a co tutaj? Farmy mieć powiększone. Taki obszar tutaj farmy jest gdzieś duży. Będę mógł też... A, w sumie broń by się też przydała, ale na razie nie ma. Widzę, że ten po prostu bary pokażę. Okej, okay, tutaj armory. Widzę, że Balpenhammer. Gdzie go się robi? Okej. Okay. Będzie wbudowane, bo do tego potrzeba, ale oczywiście nie. Dobra, co sobie obniżmy mu tutaj. Na piątkę dajmy. Bo widzę, że on nie zajarzył, że tutaj też ma robotę. A, mam nadzieję, że ty nie wpadniesz pod ziemię czy coś. Nie wpadniesz do wody. To by był mega fail, kurde. Że takie, że tak gra nie ogarnia tego. Dlatego sobie pozwoliłem zapisać, jakbyś miał przypadkiem wpaść czy coś. No, mam nadzieję, że gra nie jest aż tak durna, żeby mi wpakować goście pod wodę. Rain has stopped. Widzę, że po prostu tu mogę też... teren. Replace wall na water, ale lapis lazuli. Okej, okay, czyli po prostu pociągnę sobie tutaj. W sumie tak oddajmy. Tak. I tak. O, będzie tak ładnie wyglądało. A lapis lazuli bloków trochę mają, a ten biegnie z pochodnią postawić, kurde, ten olimpijczyk, jej! Ale widzę, że tu ładnie poświetlane już, to mnie cieszy. Jest minimalna szansa, że coś mi się tam zrespi. Oczywiście tu mam zablokowane wejście, więc jest mała szansa, że coś mi się tam wlazło od tamtej strony. Ale nie wywołujmy wilka z lasu. Widzę, że drzewo znoszą. Ciekawe. Nawet dobrze. No, w sumie dobrze, że znoszą. No w ogóle jaki ten... To masz... Jaką wartość masz? Jeden, okej, okay, dajmy. Trójkę. I wszystkie będą po prostu na trójce, no może to by było trochę więcej, na dwójkę, no. To niech będzie na dwójkę, to jest na jedynkę, okej, okay, bo to najważniejsze. To jest na trójkę, okej. Okay. To też powinno być jakoś wysoko, na dwójkę, okej. Okay. Żeby po prostu znosili mi też trochę tych metali, bo metale by mi się przydały, to bardzo. No ale okej, okay, nie chcą to nie. To widzę, ładnie skopujesz. To będę mógł kolejne tutaj skopać. Oczywiście tu będzie trzeba całą łogę tu budować. Nie mógłbym już zlecieć. Teren, podłoga. Nie any clamp, tylko dirt clamp. Tutaj, tylko tutaj wypełniaj. Jak pociągnij w tą stronę, tylko tutaj. Tutaj też tak pociągnij to. I tutaj, o. Tak, żeby trochę jednak tak zakopnij prawie całe jeziorko. No, to będzie fajnie wyglądało, bo będzie takie jeziorko zakopane. No, to jest dobry pomysł, a tutaj się po prostu, wiecie, pousuwa to. No to jest zajebisty pomysł, naprawdę. Jestem z siebie dumny. Fajnie wyglądają te obrobione szafiry. Zobaczmy, czy tutaj ten Tinker, Task Tinker. Okej. Okay. Tinker Bench. Aha, widzę, że o to chodzi. Tutaj będzie potrzeba po prostu osoby, dobra. Czyli populacja, cały ten mój Black Samistrz nie będzie się zajmował na razie inżynierowaniem, bo to jest stolik, w którym się opracowywuje nowe rzeczy. Oczywiście nie mam pojęcia jakie, ale widziałem, że jakieś alarmy czy coś. W sumie alarmy to by były nawet fajne, żeby się ustawiało gdzieś. Jest potwór, to po prostu rzucanie się tego potwora czy coś. To by było niegłupie. Widzę, że Benhammer czy coś. Okej, okay. Jeszcze Hirty Bellow, który się robi tutaj. Ale to już po prostu zostawię, niech sobie ten. A my zaraz będziemy niestety kończyć, bo to już piąty dzień się zaczął zimy. Stąd 3000, o kurde. Drinków też mamy jakąś tam ilość. Jedzenia na bez problemu starczy. Tu widzę, wszystko znoszą. Jest po prostu spoko. Nie ma na co, nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę. Widzę, że to już ładnie skopałeś, okej, okay. Czyli tak, jeszcze, okej, okay, teren,
Rimuflornidik. Tak, ramp down, ok. Tutaj obniżamy o jeden poziom. Tak na przykład tutaj. O. A, bo to jest kurde ten. Podłoga położona, ok, dobra. Czyli będzie remove floor. Teren, remove floor. Tutaj muszę teren usunąć. Bo teren będzie tutaj, o. Jeżeli budowniczy się ogarnią, ale to już będzie możliwe w kolejnym odcinku. Ja byłem Prestigo, to był Gnomoria. A to była zima roku pierwszego. Miejmy nadzieję, że po prostu królestwo będzie dalej się tak w pięknym stylu rozwijać, że po prostu postaram się, żeby w następnym sezonie przyszło jak najwięcej gnomów, czyli będę miał duże parcie właśnie na tworzenie tych, chociaż jestem tak ograniczony trochę przez tworzenie całej tej podłogi, bo nie mogę ustawiać nowych rzeczy. No ale co zrobić? Mam nadzieję, że po prostu pozwoli mi to jak najszybciej się ogarnąć, że ogarną się tutaj budowniczowie z tym, bo pozwolę sobie jeszcze puścić. Ponieważ te kabinety i tak dalej, wydaje mi się, że po prostu dość dużo dadzą. A teraz na górę jesteś, okej. Ale to by było wszystko, więc komentujcie, subskrybujcie, znajdźcie. Hej, kawał.